Dzień dobry. Czasami mnie kusi, żeby zaśpiewać tak głośno jak wtedy Radio Poranku, Radio Wnet, ale mam wrażenie, że jeszcze nie rozćwiczyłam głosu i nie chcę narazić Państwa na taki start początku tygodnia. 1 lutego 2021 rok. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i dziś w towarzystwie właściwie trzech realizatorów, Karola, Olka i Mikołaja, będę z Państwem do godziny 9. Poranek wydaje niezastąpiona Helena Gruszewska. Dzisiaj to jest już dzień 1 lutego, ale do końca roku pozostało 333 dni. W latach przestępnych 334, no ale mamy taką sytuację. Dzień, który w historii zapisał się mocnymi wydarzeniami. W 1925 roku stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audycję radiową. To wydarzenie uznaje się za początek publicznej radiofonii w Polsce. 1 lutego w historii Polski to też bardzo ważna data w historii współczesnej, gdyż w 2005 roku została w internecie opublikowana tak zwana lista Wilsteina, wyniesiona przez Bronisława Wilsteina, dziennikarza z Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwsze takie mocne ujawnienie. Później wzorcem naszych kolegów poszli tacy twórcy portalu jak Wikileaks i tak dalej. Oczywiście żartuję, ale to była ta skala wydarzenia i trzęsienia ziemi w Polsce. Ci wszyscy, którzy pamiętają również, że 1 lutego zagrzmiało w mediach i dziennikarze już wtedy w 2005 roku stanęli po różnych stronach barykady, co się dzieje do dziś. A skoro już rozpoczęliśmy tak wspaniały poranek, jako pierwszego gościa, który został nagrany ze względu na porę, nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym poranku, to Michał Moll, przewodniczący, jeden ze strajkujących Śląskiego Strajku Przedsiębiorców, rozmowę przeprowadziła Helena Gruszewska. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Dzień dobry, tutaj Maciej Moll. Jestem przedsiębiorcą, prowadzę biuro turystyczne i od marca w zasadzie jestem w 100% jakby zamknięty przez COVID. A proszę opowiedzieć, co w związku z tym, bo wiem też, że pan należy do strajku przedsiębiorców. Czym jest ten strajk przedsiębiorców, w każdym razie dla pana? Dla mnie, znaczy w kwietniu pojechałem na pierwszy strajk. Powstała grupa na Facebooku Strajk Przedsiębiorców. Tam się zapisałem, pojechałem na pierwszy strajk w kwietniu i od tego czasu w zasadzie jestem na ulicy, jestem na każdym proteście, na każdym strajku organizowanym, czy to przez Strajk Przedsiębiorców, czy przez inne grupy. Doszliśmy w tej chwili do takiego momentu, że dłużej tak nie można, że musimy się otwierać. W związku z tym, że moja branża jest taka, że nas bardzo zależna od klientów, ponieważ ja akurat prowadzę hotele głównie w Czarnogórze i we Włoszech i choćby nie wiadomo co robił, to i tak nie ma możliwości, że ja w tej chwili wyślę turystów, wobec czego w zasadzie ja, jeśli chodzi o mnie, mogę powiedzieć, że od marca stoję, natomiast w związku z tym, że stać mi jeszcze na to, żeby żyć z oszczędności, staram się pomagać i wspierać innych. Tych, którzy są w gorszej sytuacji i od jakiegoś czasu uruchomiliśmy jako strajk akcję. Otwieramy, próbujemy informować, zachęcać, powtarzam, zachęcać, nie namawiać do tego, żeby przedsiębiorcy, ci, którzy mogą, żeby otwierali swoje biznesy. W jakich miastach już się otworzyły biznesy? Och, myślę, że już w wielu miastach, nie wiem, czy mam je wymieniać wszystkie po kolei. Te, które pan pamięta. Takie największe otwarcia to na pewno Katowice, na pewno Koszalin, na pewno Szczecin. Taka pierwsza restauracja w województwie śląskim, która się otwarła u trzech braci, słynna dlatego, że była pierwsza. Mogę powiedzieć, że oni przełamali lody i co? No, okazuje się, że można działać. W zasadzie każdy, kto może się otworzyć, powinien to zrobić, powinien działać, ponieważ wszystkie rozporządzenia, wszystko to, co robi państwo, jest nielegalne.
wobec czego no, ci, którzy mogą, powinni pracować, powinni się otwierać. Dobrze, mam takie jedno pytanie, bo mamy zdarzenie, które się wydarzyło nie tak w sumie dawno. Na przykład w Warszawie otworzył się klub, gdzie zbiera się bardzo dużo osób. Co by się stało, gdyby, nie wiem, wiele z tych osób na przykład zachorowało, tak? No bo wszyscy są stłoczeni, umówmy się, kluby pracują nieco na innych zasadach niż restauracje, gdzie można rozsunąć stoliki. Natomiast w klubie jest bardzo dużo osób. Czy przewidujecie Państwo, nie wiem, jakieś takie, nie wiem, metody zabezpieczenia, bo umówmy się, wirus nigdzie nie zniknął, tak? Ale trzeba jakoś się zabezpieczać. Czy są jakieś, nie wiem, jakieś metody, które polecacie dla osób, które otwierają swoje biznesy? Rzeczywiście w klubach jest ta sytuacja może rzeczywiście najtrudniejsza, natomiast no ja akurat nie byłem w Warszawie, byłem na otwarciu klubów, dyskotek w Rybniku i w Zawadzkiem. No jak to się odbywa? Przede wszystkim przyjmuje się ograniczoną ilość osób, czyli nie tyle, ile może się zmieścić. Jest przestrzegany to, co zawsze mówimy, że należy przestrzegać wszelkich reżimów sanitarnych, czyli tam, gdzie jest możliwość, żeby gdzieś te usta i nos były zasłaniane, żeby były środki do dezynfekcji, żeby co któryś stolik był wolny, czyli po prostu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Okej. Okay. Rozumiem, że te osoby do tego się stosują i że prawdopodobnie... Znaczy, jakie Państwo oczekujecie działania od Państwa? Czy może, żeby Państwo otworzyło od razu wszystko, czy może, nie wiem, jakiejś pomocy oczekujecie? Jak to wygląda? Na chwilę obecną oczekujemy nie pomocy, a oczekujemy odszkodowań, ponieważ no trudno to nazwać, że państwo ma nam pomagać. Państwo zabroniło nam zarabiać, zabroniło prowadzić nasze działalności gospodarcze, wobec czego należy się odszkodowanie. To jest to, czego oczekujemy od państwa. Drugą rzecz, którą oczekujemy, to żeby nie przeszkadzali nam pracować, ponieważ tam, gdzie ingeruje państwo, tam, jak widać, są same straty, same kłopoty. Okej. Okay. A co będzie, jeśli na przykład do takiej restauracji, która się na przykład otworzy, przyjdzie sanepid? Czy wspieracie może jakoś prawnikami albo jakąś taką radą prawniczą osoby, które współpracują tak ze strajkiem? Oczywiście, że tak. Byłem sam osobiście w kilku restauracjach. W paru przypadkach rzeczywiście przyszedł sanepid. Sanepid teraz przychodzi w asyście policji. Nawet nie przychodzi, a przyjeżdża. Przyjeżdża policyjnym samochodem. Najczęściej jest to jedna bądź dwie osoby z sanepidu w asyście sześciu policjantów. Najczęściej sanepid wypraszamy. To też zależy od tego, czego oczekuje sanepid. Czy chce sprawdzać żywność, czy chce sprawdzać warunki sanitarne. Natomiast przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie wizyty sanepidu są nielegalne. Dlaczego? Proszę wytłumaczyć, jak powinna wyglądać ta wizyta. Najlepiej, gdyby ta wizyta w ogóle nie wyglądała, ponieważ tak naprawdę każdy przypadek jest trochę inny, natomiast najczęściej panie sanepidu powołują się na warunki sanitarne, pytając je, na jakie przychodzą na podstawie rozporządzenia, bardzo często jest tak, że nawet nie potrafią powiedzieć tak naprawdę, po co przyszły. Był taki słynny przypadek w restauracji w Łodzi, w Oliwiarni, gdzie miałem przyjemność od początku do końca oglądać i nawet nagrywać film z wizyty. Pani sanepidu była kompletnie nieprzygotowana. Na pytanie, co pani chce zrobić, pani sanepidu powiedziała, że chce zamknąć lokal, a na pytanie dlaczego, powiedziała, bo wszystkie lokale są zamknięte. Pytając o podstawę prawną, pani mówi, że przyszła na podstawie rozporządzenia, nawet nie potrafiła wytłumaczyć jakiego. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Tak jak my się dokształcamy
i staramy się coraz lepiej informować. No tu przede wszystkim właścicieli restauracji, różnych lokali właśnie w branży gastronomicznej. Tak też ten sanepid też stara się przychodzić lepiej przygotowany. Natomiast to dalej to co mówi sanepid, to są bzdury, to jest kompletnie niezgodne z prawem. Dobrze, dziękuję bardzo panu za komentarz. W takim razie do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I tak właśnie usłyszeliśmy głos przedsiębiorców. Widzimy, że na ulicach jest coraz więcej jedzenia, ludzi. Ludzie coraz częściej spotykają się też w galeriach w Warszawie. Do czego to doprowadzi? Jakie będą decyzje rządu? Na pewno w Radiu Wnet będziemy się przyglądać. Ja rozpoczęłam poranek bardzo dynamicznie, strasząc państwa, że będę śpiewać na antenie. I zapomniałam powiedzieć, że w poranku to, kogo już państwo usłyszeli, czyli Michał Moll, był pierwszym gościem, później Zbigniew Stefanik, Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej i profesor Andrzej Rzepliński, później Michał Kobosko, to jest Polska 2050 i Aleksander Bondariew. Taki skład poranka przewidujemy. Będziemy z państwem do godziny 9, a jest już 7:22.